Pytasz, co w moim życiu? Jan Lechoń Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną? Powiem ci. Śmierć i miłość. Obydwie zarówno. Jednej się oczu czarnych, drugiej modrych boją. Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje. Przez niebo rozgwieżdżone, wśród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co doł w ziemię, Aż ludzkość wydała na wieczny smutek duży Wieczną rozkosz ciała. Na żarnach dni się miele, Dno życia się wierci, By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko, I nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, A miłość od śmierci. Nie jestem żadnym specjalistą, ale mogę powiedzieć z całą pewnością, że warto ten wiersz rozłożyć sobie na, na części. To znaczy, właśnie pomyśleć sobie o tym, co po kolei jest tam powiedziane, bo nie ma tam dużo. Du wiersz nie jest długi, ale e, myślę, że jest to dosyć ciekawe. Ogólnie wiersz jest odpowiedzią na pytanie. Bo zaczyna się apostrofą do adresata, czyli do czytelnika pod tytułem, która brzmi. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną? Widać, że adres, że a, autory, Autor, czyli no, podmiot liryczny jest, zdecydowanie zdecydowanie nastawiony na to, żeby odpowiedzieć nam. Co jest dla niego tą rzeczą główną i mówi o tym, że jest to i śmierć, i miłość tak samo przyznaje mi im obu i śmierci, i miłości cechy ludzkie, to znaczy modre i czarne oczy. Modre oczy swoją drogą to nie wiem, czy to specjalnie, ale może, może podejrzewam, że tak, że to jest taki referenc do tych chłopów bo Raymond w chłopach też przecież, jak Agnata, miała modre, modre oczy, takie bardzo niebieskie, no, ale w każdym razie, w każdym razie to są dwie miłości i dwie śmierci moje, cool. Przez niebo rozgwieżdżone wśród nocy czarnej to one pędzą w wicher międzyplanetarny. On tutaj pisze, że to są dwie takie siły, które stworzyły właściwie wszechświat, które, które nasi, zapę, napędzają taki wiatr wydarzeń, który tworzy, który robi różne rzeczy w kosmosie. I ten wicher właśnie doł w ziemię, aż ludzkość wydała na wieczny smutek duszy wieczną rozko rozkosz ciała. I właśnie ten wicher napędzany przez miłość i przez śmierć spowodował, że ludzie e, w odpowiedzi na wieczny smutek duszy wymyślili wieczną rozkosz ciała. Czyli w odpowiedzi na śmierć stworzyli e, miłość. Znaczy stworzyli. Bardziej zaczęli używać, bo miłość... Tutaj według tego wiersza były, była już wcześniej, no jako właśnie jedna z tych dwóch sił napędzających wicher, e, wicher międzyplanetarny. Na żarnach dni się miele dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. Jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia, śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. I ostatnia trofa mówi o tym, że, że jest tylko i prawda, to jest takie podsumowanie. To, jest, to też pokazuje nam, że ten wiersz jest Wierszem egzystencjonalnym jest wierszem też refleksyjnym, refleksyjno może filozoficznym, przedstawia refleksję podmiotu na, na temat pytania o to, co w jego, jego zdaniem jest najważniejsze w życiu. Co jest dla niego tą z wszystkich rzeczy główną. Koniec końców dochodzi do tego, że podmiot dochodzi do tego, że śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Do takiego doszedł wniosku. Jest to, tak jak mówię, wiersz egzystencjalny, filozoficzny, więc podmiot po prostu ma pewne rozważania i przemyśla jakiś temat. Podaje nam swoje wnioski i rozważania. No i taki jest ogólnie cel takiego, tego wiersza. Co do analizy budowy utworu, to wiersz zbudowany jest z trzech zwrotek, trzech strof. Często powtarza się w nim sformułowanie miłość i śmierć. Albo śmierci, miłość. Poza tym, zawiera w sobie takie środki stylistyczne, jak epitety, na przykład wieczny smutek, albo wicher międzyplanetarny. A tak samo zawiera metafory. Na przykład, właśnie, wicher międzyplanetarny to jest taka metafora siły stwórczej, niemalże boskiej. Są tutaj również na końcu, przede wszystkim, niektórzy mówią, że. Ostatnia linijka wiersza to paradoks, czyli śmierć rodzi od miłości, a miłość od śmierci. Paradoks to właściwie jest rzeczywiście takie stwierdzenie zaskakujące takie stwierdzenie, które może być rzeczywiście puentą na końcu wiersza, więc nie widzę, nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie uznać tego paradoksem, chociaż tak jak mówię, tak jak mówiłem we wstępie tej mojej małej interpretacji, nie znam się, ale. Mam nadzieję, że teraz na koniec jesteście chociaż trochę bardziej osłuchani. Zobaczymy, co z tego będzie. Do zobaczenia w każdym razie, do usłyszenia następnym razem.